Do 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 di di daj. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale dziadek, dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Akurat, proszę panią, wyszło słońce, jest po prostu fantastycznie. Tutaj jakieś dziewczęta zdjęcia robią. No po prostu żyć nie umierać, bym powiedział. Proszę panią, to co robimy? Napierdaj na Mickiewicza. Na Mickiewicza? Dobra, no to Mickiewicz, ty kur... tak powiedział, nie? Ty lwaku, ty... Mickiewicz, ty głupi bęcwale tam, Sienkiewicz, to do stóp, to pietmu nie dorastasz, do stóp to w ogóle. I ponad te dusza żeś spi***lił tak, że już bardziej się go nie dało. Pan tutaj stanie. Co się stało? Kurde, panie. Ja dzisiaj pierwszy dzień w tym zawodzie i tą bryką jeżdżę. Do tej pory to na karawanie spokojniejsza robota była. Proszę panią, jak ja zobaczyłem teraz w gazetkach, co tam dają na wejściu, że oni wszystko drożeje po prostu, to jest skandal. Mleko drożeje, cukier drożeje, no jajka drożeją, no wszystko po prostu drożeje. Jak nam fiskale, proszę pani, wprowadzili kilka lat temu, to ja prawie po prostu zawału dostałem. Teraz to torebki foliowe, no przecież jak ja zobaczyłem, że za torebkę foliową trzeba płacić, proszę panią, to ja po prostu świadomość panie straciłem, no co to ma w ogóle znaczyć? Wszystko drożeje w kraju, proszę panią. Ale internet nie drożeje, no proszę pana. Jak to internet nie drożeje? Co pani opowiada? No na przykład w Neti ma pan tak, że internet plus telewizja razem za 49 zł przez cały okres umowy. No i czy to jest drogo? No czy kiedykolwiek było taniej? Co pani opowiada? No proszę, no to faktycznie, no to postoimy trochę. No to faktycznie nie jest drogo, ale proszę pani, poza tym to wszystko drożeje, proszę panią. Wszystko, niedługo to... A prąd też przecież zdrożał. Wszystko drożeje, no poza tym może internetem, co pani mówiła. Tak to wszystko drożeje. Wszystko! Kurczę, ale ta Warszawa wielka? No ja nawet nie sądziłam. No a babcia mi mówiła dzisiaj przez telefon, że z dworca będzie mi blisko wszędzie. No to jednak taki kawał. No ale żeby 4 razy Wisłę przecinać? Ależ odległości. No, paniusiu, tak. Warszawa się nam rozrosła. Jest tu, jest. Żeby kawałek przejechać, to ho. Ile trzeba tych mostów tutaj przekraczać. Tak to jest w Warszawie z jazdą. Nie przeszkadzałby pani, jakbym tak włączył muzykę w samochodzie? Skądże, bardzo proszę. No bo tak człowiek jedzie, tak to z muzyczką zupełnie inaczej, przyjemnie, fajnie się jedzie. A ja jestem, no, wielbicielem muzyki klasycznej. O, to tak jak ja. I kogo pan woli, Beethoven czy Mozart bardziej? Proszę panią, Polak jestem. Polak. Dla mnie to Martyniuk. Akurat tego kompozytora nie znam. A to zaraz pani włączę. No i jak się pani podoba? Ciekawe. Też tak uważa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokąd jedziemy? Jakby mógł pan tak do stolicy Niemiec. Co? Pan wie, jak daleko jest Berlin? O, Berlin! Właśnie to hasło potrzebowałem. Dziękuję. A co, nie jedziemy? No to po krzyżówkę? No, patrz pan! Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam takie pytanie. Tak? Czy u pana się zmieszczą w samochodzie krewetki? Tak, krewetki się zmieszczą. Super. A hummus i grzanki? No, hummus i grzanki, wydaje mi się, że też nie będzie problemu. Jest to świetnie, no świetnie. A ten, tak z 2 kebaby jeszcze, czy się zmieszczą? Wie pani, bagażnik mam bardzo duży. Wejdą i te kebaby, tak samo. To super, bo i tak 0,5 litra wódki, 2 piwa. I ten, butelka szampana jeszcze, to było super. Wie pani, zmieści się, też z tym nie będzie problemu, niech pani ładuje. No to super, świetnie, dziękuję bardzo. Co to jest? To, proszę pana, jest Pałac Kultury i Nauki. U nas by tak zrobili 3 miesiące. Aha.
A co to jest tutaj? To, proszę pana, jest nasza duma, nasz Stadion Narodowy. Aha. My takie mamy trzy i zrobili w pół roku. Aha, tak, w pół roku. Zrobili trzy. A co to takie duże tutaj? A to, proszę pana, nie wiem, co to jest, bo jak rano jechałem, to jeszcze nie stało, tylko koparki dopiero wjeżdżały. I widzi pan, stoi już, no. Macie takie? No właśnie. Dobrze, proszę panią, to jedziemy. Czy ja pani nie kojarzę skądś? Ja już mam wrażenie, że już panią woziłem, tak? No możliwe, możliwe, no. Bo kojarzę to osiedle. Tak, oczywiście, ja już panią wiozłem raz wtedy tam na Sienkiewicza. Proszę panią, powiem pani, że od ostatniego razu, jak rozmawialiśmy, to się nic, proszę panią, nie zmieniło w temacie tej drożyzny cholernej, co trawi nasz kraj. Proszę panią, chciałem sobie zrobić z Halinką sernik i co? I wchodzę do sklepa, patrzę i znowu cukier podrożał! Jasna cholera, no po prostu dramat, proszę panią. Przepraszam, bo to taki skrócik jest. Ale internet, proszę pana, nadal ta sama cena nie drożeje, no. Boże kochany, proszę panią, ale co mi pani z tym internetem ciągle? Ja ciągle tylko słyszę o tym internecie. Proszę przestać już z tymi internetami, przecież to wcale nie jest taki hit, prawda? Proszę pana, proszę jeszcze raz. No dobrze, no to to było tak, 49 zł, dwa w jednym, internet, telewizja, niezmiennie przez cały czas trwania umowy, tak? Tak, dokładnie. No. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, dziękuję. Jezus Maria, Bożeż ty mój. Halo, halo, ja bym chciał zgłosić chęć przystąpienia do umowy z Netią. To za 49 zł, bo właśnie mi klientka poradziła, że to świetna okazja jest. Tak, ja bym poprosił. I dla Halinki też drugi, taki sam internet.